na pokazie, jedna z naszych atrakcji, pokaz reakcji organizmu na zimno w dwóch wersjach. Pierwsza osoba, która wchodzi specjalnie do wody, żeby sobie posiedzieć w tej zimnej wodzie, a druga osoba, która wchodzi w ubraniach i imituje, jakby wpadł ktoś do wody i po prostu jak jego organizm będzie reagował. Tak zwane przypadkowe dostanie się do zimnej wody, czyli na przykład wędrujemy sobie po lodzie i załamuje się pod nami lód, znajdujemy się nagle w sposób nieplanowany. To jest zjawisko, które jest zawsze przez nasz organizm odbierane jako zagrożenie życia. I z automatu uruchamia u nas mechanizmy, które ogólnie w takim bardzo szerokim rozumieniu nazywamy mechanizmami walki i ucieczki. I te mechanizmy to są takie mechanizmy obronne, które zapewniają nam przetrwanie, przeżycie tych pierwszych kilku minut. Morsujemy, to wchodzimy świadomie do wody. Raczej jest to coś, gdzie te mechanizmy obronne nie załączają się aż w tak dużym stopniu. Każda zmiana świadomości, każda zmiana mentalna, status mentalny nasz, jeżeli ulega zmianie, to świadczy o tym, że coś się dzieje już poważnego. Każda zmiana świadomości świadczy o tym, że doszło do jakichś zaburzeń. W regularnych odstępach staramy się monitorować im temperaturę, to też daje nam troszeczkę pomysłu na to, jak im się ciało zachowuje, ale przede wszystkim trzeba takiego naszego morsa obserwować i opiekować, bo temperatura to jest tylko parametr, on się o niczym nam nie mówi, jak nie widzimy człowieka. No w porządku. Nie, no to woda daje spokój, nie? Taka zimna woda naprawdę potrafi zrelaksować. Jak się jest wytrenowanym, to nie ma szoku. Nie, to tak nie zatyka już jak na początku. Także trzeba opanować oddech. Tak naprawdę może morsować każdy. Wiadomo, że trzeba się udać do lekarza, żeby sprawdzić, czy głównie chodzi o jakieś wady serca, jakieś inne takie schorzenia przewlekłe, ale tak naprawdę może morsować każdy. Widziałem już bardzo małe dzieci, które morsują. Widziałem 80-parolatków, którzy morsują, więc tu chodzi tylko o własną głowę. Jeśli ktoś chce, może zawsze spróbować. Zawsze lubiłam zimną wodę i w sumie mam takie jakiegoś swojego hopla. Odkąd pamiętam? Zaawansowany mors. No, zaawansowany to może dużo powiedziane, ale lubię. Gdzie są zbiorniki z zimną wodą? Czy to rzeka, czy staw, jezioro? Nie mam oporu, żeby wyjść. Bardzo rzadko choruję, bardzo. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam chora, odpukam, ale faktycznie brak chorób i taka odporność wzmocniona. Pierwsze morsowanie to było pół minuty do kolan, ale przełamaliśmy się i morsujemy teraz. Dzisiaj byłam 6,5 minuty, to dla mnie to jest długo już. Jest takie wrażenie, że już jest tak przyjemnie i wtedy wiem, że trzeba wychodzić, no bo jak się jeszcze trzęsę, to jest okej. Okay. A później to przynajmniej tak wyczytałam, że powinno się wychodzić, że już ten organizm się tak nie broni.